Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w Pepco. Tutaj znalazłam bardzo ładną, małą świeczkę za 6 zł. Bardzo fajnie wygląda z takim złotym wieczkiem. Tutaj oglądam za 10 zł taką świecę. Tutaj mamy jeszcze taki kolor i ta też kosztuje 10 zł. Pojawiły się nowe kubki. Tutaj mamy taki z motywem kwiatowym i cena tego kubka tylko 5 zł. Zostały tylko dwa na wieszaku, także bardzo szybko się rozeszły. Tutaj jeszcze mamy taki typowo jesienny z liśćmi, dwustronny. Tutaj po jednej stronie jest ten sam motyw jak po drugiej. I cena za ten kubek to również 5 zł. 5 zł kosztuje również taki. Ten ogromnie mi się podoba. Mój kolor piękny, nasycony, intensywny. Cena naprawdę niewielka, bo 5 zł za taki fajny kubek. Tutaj mamy jeszcze w kolorze beżowym i ten też jest bardzo ładny. Obydwa są zresztą bardzo fajne. 8 zł kosztuje natomiast taki kubek filiżanka w kolorze zielonym. I tutaj mamy, to też jest chyba nowość, za 10 zł. Zobaczcie, z motywem muszli. Szkoda tylko, że jest kolor różowy tylko. Może się jeszcze pojawią inne kolory. I tutaj oglądam właśnie taki koc za 80 zł. Obok leżą narzuty 40 zł. Akurat te narzuty są dostępne w różnych kolorach, głównie w szarościach. I tutaj wisi taka makrama. Niestety nie ma ceny, ale z tego co pamiętam, to kosztuje ona około 30 zł. Bardzo ładna, została tylko jedna. I tutaj widzę nowość, latarnia ze złotym elementem. Tutaj ta rączka jest w kolorze złota. Tutaj roślinki po 40 zł. 130 taka potrójna donica. Tutaj jeszcze mamy takie kwadratowe. Kwiaty w doniczkach, bardzo fajnie wyglądają, gęste i cena za taką roślinę to 60 zł. Natomiast jeżeli chodzi o te donice, to tutaj jest, może zacznę od tej okrągłej, 40 zł. Bardzo fajnie wygląda, natomiast jeżeli chodzi o te kwadratowe, to cena 40 zł również. 25 zł kosztuje natomiast taki wazon w kolorze czarnym. Taki prosty wazon. Tutaj mamy jeszcze w tym samym rodzaju doniczki 20 zł. 15 zł natomiast kosztuje taka ze słońcem, też bardzo fajna. I tutaj mamy za 20 zł. Taka ozdoba, flakon, wazon, 25 zł. Tutaj mamy za 17 zł. I 12 zł kosztuje koń. Pojawiły się, nie wiem czy wiecie, pojawiły się lampy w stylu boho. No powiem Wam, że tak szczerze Wam powiem, że nie zachwyca. Jest krzywo zrobiona, cena nawet dosyć spora, 60 zł. No niestety, szczerze Wam powiem, że wolałabym dołożyć i kupić coś porządniejszego niż, nie wiem, dajcie znać, co o tej lampie sądzicie.
Tutaj obok jeszcze wiszą rzeczy z najnowszej kolekcji. 50 zł. Tutaj spodobały mi się takie kosze po 40 zł z takimi dość dużymi uszami. Cotton ballsy 15 zł. Tutaj mamy w kolorze biało-szaro-czarnym 15. Takie lampki 10 zł. I tutaj mamy lampkę za 30 zł. Kolejne cotton ballsy za 10. I tutaj zauważyłam bardzo ładny kolor jest tych podkładek. Są to takie zwykłe podkładki po 8 zł, pakowane po 2 sztuki. I tutaj panie przed chwileczką wyłożyły takie ozdoby do postawienia sobie gdzieś na półce, na oknie. Bardzo fajnie to wygląda i tutaj widzę, że są jeszcze takie same w kolorze szarym. No może troszeczkę inne, ale jeżeli chodzi o cenę, to 25 zł. Tutaj mamy taką wersję i zaraz pokażę Wam, jak wygląda ta druga. Tutaj też mamy 25 zł. I ta zdaje mi się, że jest chyba fajniejsza. Można dodać jakieś dodatkowe ozdoby, jakieś kolorowe. Może być to ozdoba i na Wielkanoc, i na Boże Narodzenie, i na jesień. Możemy tylko zmieniać sobie dodatki. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jeszcze zajrzałam na dział ze ściereczkami, bo wiecie co, muszę sobie coś kupić. No chodzi mi o ściereczki i tutaj jeszcze wpadły mi w oko takie wpaski za 15 zł. Te, które zdjęłam również kosztują 15 zł. I te są naprawdę bardzo fajne, chociaż zdaje mi się, że te w kratę jednak wygrywają. I kochani, jestem już na dziale z ubraniami. Zaczniemy może dzisiaj od działu damskiego. Pokażę Wam kilka rzeczy, które się pojawiły. Tutaj mamy za 40 zł bardzo fajne spodnie w kratę. Tutaj mamy za 80 zł taki płaszczyk. Dostępne są jeszcze jaśniejsze, takie jasno szare. Pewnie kojarzycie, bo chyba z dwa razy Wam też ten płaszczyk pokazywałam. $35, natomiast kosztuje taki sweterek
zapinany na złote guziczki. Z długim rękawem. I tutaj mamy też zapinany sweterek, troszeczkę grubszy, bardzo ładny kolor. Ten sweterek akurat już Wam pokazywałam, jak tylko wszedł do sklepu, i cena 50 zł. Trzydzieści złotych natomiast kosztują spodnie, chyba to jest welur. I tutaj do kompletu mamy bluzę za 35 zł. Dostępna wersja czarna jeszcze. Tutaj bardzo ładna bluzka w takim kolorze czekoladowym. Z tego co pamiętam, to były identyczne różowe. Tylko róż to był taki troszeczkę za jasny jak dla mnie. Tutaj mamy bluzkę za 25 zł. Dostępny duży rozmiar, natomiast materiał niestety kiepski. I tutaj mowa była o tej bluzie w kolorze czarnym za 35 zł. Jeszcze pokażę Wam coś ładnego, bo dopiero teraz zauważyłam, ale za chwilkę. Tutaj oglądam też nowość. Jest to taki sweterek z kołnierzykiem za 40 zł. I tutaj mamy taką bluzeczkę za 40 zł. Tutaj jest normalna cena, natomiast w Kielcach była na promocji. Trzydzieści złotych natomiast kosztuje taka bluzeczka gładka. Tutaj mamy tylko takie guziczki po bokach w kolorze złota i 25 zł. Też jasna bluzeczka dostępna jeszcze w kolorze niebieskim. Też za chwileczkę Wam pokażę tą bluzkę. I tutaj pokażę Wam coś ładnego. Jest to, jak widzę, płaszczyk. Za chwileczkę go wyjmę. 80 zł. Bardzo ładnie się prezentuje i no, ten płaszczyk naprawdę mi się podoba. Wydaje się ciepły, czyli na takie typowo jesienne już dni. Z kapturem. Super, super. No, sami zobaczcie. I postanowiłam zajrzeć jeszcze na dział dziecięcy. Zobaczcie na tą kurtkę za 60 zł. Skórzana. Bardzo ładna kurtka dla chłopca. I tylko 60 zł. Jest to skóra oczywiście ekologiczna, nienaturalna. Suwaczek srebrny. Tak troszeczkę Wam pokażę z oddali. No super wygląda. Ta kurtka naprawdę mi się spodobała. Coraz więcej nowości się pojawia właśnie w sklepie. Już chyba nie przychodzą rzeczy typowe letnie. Większość już jest rzeczy wykładana
na jesienne dni. Tutaj mamy spodnie i spodnie kosztują 50 zł. $25, natomiast kosztuje taka biała koszula. I tutaj mamy jeans za 25 zł. Bardzo ładny kolor. Proste. $25 kosztuje taka bluzeczka. I tutaj mamy 12 zł z dinozaurami. Tutaj mamy za 12 zł. I 10 zł. I tu mamy 35 zł. Jest to bluza. Początkowo myślałam, że to jest, wiecie, i dla chłopca, i dla dziewczynki, ale jednak dla dziewczynki ze względu na te dekoracje z przodu. Tutaj mamy 10 zł. $8. To jest chyba jakaś starsza kolekcja, bardzo ładna kurteczka za 35 zł w kolorze srebra. Ogromnie mi się spodobała i tak postanowiłam Wam ją pokazać. Może jeszcze u Was są. I tutaj mamy bezrękawnik za 35 zł. Tutaj mamy już kolor złoty. Też bardzo fajny, jednak ta kurteczka chyba... Zdaje mi się, że jest ładniejsza. Tutaj oglądam też śliczną spódniczkę. Też niedroga, w takie drobne kropeczki. I tutaj mamy też coś fajnego. Cena 40 zł. 8 zł natomiast kosztuje taka bluzeczka z długim rękawem. I tutaj obok też z długim rękawem, z takim kotem. Taki brudny róż. I tutaj mamy cenę 20 zł. Tą już Wam ostatnio pokazywałam. Też bardzo ładna w takie różyczki. Śliczna bluzeczka i cena 20 zł. Jak widzicie, pojawia się naprawdę coraz więcej tych wszystkich ubrań, dekoracji typowo jesiennych. Tutaj jeszcze mamy taką kurteczkę z myszką mini, z kapturem. Też super. I to jest hit, jeżeli chodzi o dział dziecięcy. Przepiękny. Bezrękawnik, przepiękny kolor. Tutaj mamy bluzkę z takimi grzybami, czyli wzór typowo już jesienny. Cena 20 zł. I pokażę Wam jeszcze spodnie, które są w tym samym kolorze. Nie wiem, czy to jest komplet, bo nie widzę tutaj żadnych takich, wiecie, typowo... takich samych, wiecie, tych nalepek, aplikacji, ale ten sam kolor i tutaj mamy 17 zł.
I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko, bo mi naprawdę spodobało się bardzo dużo rzeczy, w tym te kubki, które Wam pokazywałam w kolorze niebieskim i te beżowe też fajne. Dobrze, mam nadzieję, że widzimy się, kochani, w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!